Słuchajcie, dobrze. Miko przyjmuje mikrofon. Ja jestem fanem twórczości Jarka w ogóle. Tutaj tak. Ten Rejd Polski 2017 to jest tylko mały wycinek tego, co Arek potrafi i co stworzył, także ja was serdecznie zapraszam, prawda? Arek lubi tak powiedzieć, że on to tak nie lubi takich komercyjnych utworów czekam, i tak dalej. Prawda? I one mają mniej wyświetleń, bo one są dobre po prostu, ale Arek też kiedyś stworzył prawdziwy hit. A Rocken i Barbie, nawet niektórzy z was nie wiedzą, że słyszeli. Z tego co wiem, na YouTubie chyba pod jednym tylko z filmiku ma 6 milionów wyświetleń, także naprawdę Arek się na tym zna, ja go podziwiam, a utwór, który stworzył na Rajd, no my z Zuzią słuchamy w aucie często. Dziękuję. Że tak ogólnie. Nie, jest mi niezmiernie miło. Słuchajcie, dobrze, Miko ma mikrofon, mnie się zestaw pytań tych, które przygotowałem w głowie, a w zasadzie nie przygotowałem tych pytań, bo chciałem, żeby to było w formie panelu dyskusyjnego niż sztywnych odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania. Aczkolwiek te pytania mnie się skończyły, a nie chcę was trzymać do czwartej nad ranem, więc mikrofon u Miko, a wy pytacie. Na pewno macie jakieś pytania i nie krępujcie się, nie bójcie się. Podnieście rękę, jak macie pytanie, ja podlecę z mikrofonem, zadajcie pytanie. Jest pierwsza osoba. Umawiamy się tak, że ja trzymam mikrofon, a ty mówisz, dobra? Miko, ja mam w sumie trzy pytania. Dwa pytania mam do Mikołaja i dwa pytania mam do Marcina. Mogę od Mikołaja zacząć. Jedno jest takie krótkie. Ile razy zdawałeś prawo jazdy? Dwa, ale teraz powiem dokładnie. Dlaczego dwa? Bo raz jak miałem 16 lat to B1, a drugi raz jak miałem 18 to B. Czyli za pierwszym razem obydwa. I jak jest z twoim przygotowaniem takim fizycznym, motorycznym i jeśli chodzi o pracę nad refleksem poza torem? Co robisz, żeby utrzymać formę? I jak dużo czasu poświęcasz na trening taki? To myślę, że ściśle się wiąże z tematem, który poruszyliśmy, tak zwane co kosztuje 0 zł, a też daje nam przewagę w tym sporcie, prawda? W tej chwili od tego sezonu dzięki zespołowi Subaru rozpocząłem treningi z trenerem, który jak gdyby zajmuje się bardziej kwestią taką motoryczno-mentalną zawodnika. On współpracuje ze skoczkami narciarskimi, z szakistami, z kierowcami rajdowymi, z bardzo różnymi osobami. Jeżeli chodzi o refleks, reakcje, tego typu rzeczy, to stosujemy przeróżne sposoby, od aplikacji na telefon, gdzie musimy rozbić tam 100 kwadracików na czas, po żonglerkę, myślę, że bardziej tutaj z twojej dyscypliny, na której też się bardzo dobrze znasz. Mamy piłki, które odbijamy o ścianę w różnych tam, że tak powiem, kombinacjach. Najważniejsze w treningach jest to, żebyśmy nie opanowali. My nie mamy, że tak powiem, pracować w cyrku i być genialni w tym wszystkim. Ważne, żebyśmy non-stop wymyślali nowe ćwiczenia, które otwierają jak gdyby jakieś tam nowe połączenia w mózgu i wymagają od nas non-stop pracy. Dlatego z tymi wspomnianymi piłeczkami różnego typu pracujemy bardzo dużo. Są proste zadania na spostrzegawczość, że na przykład mamy dwie tabelki, w których mamy cyfry tam od 1 na przykład do 10 i w drugiej tabelce mamy tak samo i szukamy tu jedynkę, szukamy tu dwójkę i tak na czas. Tego typu proste zadania, które, nie wiem, robią tak naprawdę też dzieci, czy moim zdaniem mogą się przydać w każdym sporcie. My je robimy, ponieważ ta szybkość naszej pracy i to, żeby wszystko się działo w wolnym tempie, jest bardzo ważne, bo chodzi o to, że sekundy lecą tak samo, ale jak ja poćwiczę nad tym wszystkim, choćby wspomniana żonglerka, to ja w tym aucie mam więcej czasu na tego typu rzeczy. Na tym jak gdyby polega głównie ten trening, na którym się skupiamy. Co do samej formy jak gdyby fizycznej, teraz jestem podczas dużego projektu i mojego procesu, że tak powiem, chciałbym nie wozić ze sobą kilogramów, które na dobrą sprawę nie przeszkadzają mi jako tak, bo ja po OS-ie teoretycznie mam siłę, choć teraz warto spojrzeć na kierowców WRC. Oni kończą odcinek 30-parokilometrowy, ściągają kask i oni są 10 sekund po tym wielkim wysiłku, po 15 czy 20 minutach jazdy na limicie, i oni wyglądają bardzo świeżo. I zasadniczo w tym sporcie chodzi o dojście do czegoś takiego. Nie wymaga to, nie wiem, wielkich mięśni, tak? Ale chodzi o jak gdyby bardzo wysoką wytrzymałość i to, żeby nas nie ruszała wysoka temperatura, która występuje w rajdówce, tego typu rzeczy. Rzekłbym nietypowy trening. Nie musimy, nie wiem, biegać szybko na 10 km, robić różne rzeczy, ale fajnie, żebyśmy byli tacy nienaruszeni pod względem tego takiego wysiłku z temperaturą, trochę z emocjami i tak dalej.
I pytanie do Marcina jeszcze, tak? Wspomniałeś o Audzie numer 2, historycznym Audi, ulubionym, jak jest pierwsze. I dlaczego? Numerem 1 była, jest i będzie Lancia Stratos, i bo tak. Odpowiedź, bo może w ten sposób. Było to pierwsze auto rajdowe, o którym usłyszałem, mając 5 lat. Było ikoną, gdzieś w głowie rósł obraz tego samochodu. Natomiast miałem okazję zobaczyć ten samochód bodajże na rajdzie Katalonii w 2002 roku. I się okazało, że realia są absolutnie przebijające każde wyobrażenie na temat tego samochodu, jakie można mieć, bo jeżeli samochód ci sięga do połowy uda i siedzi dwóch gości przytulonych do siebie w ten sposób, bo samochód jest za mały, żeby się na dwie osoby mieściły, a jest w stanie jechać naprawdę bardzo szybko, to tak, no to jest... Ten samochód do dzisiaj wygląda jak jedna wielka abstrakcja rysownika. I bez względu na to, czy był malowany w Alitalię, czy czarne barwy, czy jakiekolwiek inne, samochód z kosmosu. Dzisiejsze auta przy nim wyglądają jak ciężarówki do wożenia chleba, a nie regułki. Tyle. Okej, ktoś tam miał... Ja przepraszam, że jeszcze przerwę, bo ja też mam anegdotę. Prawda? Bartek, który zadawał pytanie, to pamiętam go z takiej sytuacji, ona też ma, uważam, jakiś podtekst motorsportowy. To się wszystko działo w Łodzi, na ulicy Liściastej i pewnie ja wtedy miałem 4 albo 5 lat, bo Bartek znał się z moim bratem. I mój brat powiedział w domu, jak co wieczór, czy jak tam często się zdawało, że jedzie tam wprowadzić auto do garażu na drugą stronę ulicy, czy coś takiego. No, a że była zima, to wiadomo, Golf 4, ręczny, prawda, piłowanie na śniegu, nauka jazdy i pamiętam, że przywalili bodajże w krawężnik, przez co tam ściągnęli oponę z koła. Tata tym autem pewnie musiał następnego dnia jechać do pracy. No i Bartek, bo mój brat był w przelocie, musiał przyjść do domu i poinformować tatę naszego, że rozwalił mi samochód i że trzeba tam pójść. I mieliśmy auto odprowadzić do garażu. I historia zatoczyła koło. Także taka... Jeszcze idę do ciebie, bo mamy kolejne pytanie. Założę się, że ono jest do Miko. Właśnie do obu panów chciałem zadać pytanie. Do Marcina, jaki jest najciekawszy rajd do oglądania jako widz i dlaczego? A do Miko, jaki według ciebie jest najfajniejszy rajd, żeby jechać jako kierowca i jakim autem byś chciał w nim startować? Ja, przepraszam, jakby był na pierwszym spotkaniu, to by nie zadał tego pytania do ciebie, prawda? Rozmawialiśmy o tym, no. Do mnie? I co? Wiesz co, ale... Proszę. Ja nawet rozmawiałem z Aro na temat miejsc, które wybieramy, wiem, jak bardzo różną percepcję ja mam jako osoba fotografująca, czy osoba, która patrzy jakimiś kadrami na rajd, i jak inną percepcję odcinków ma kibic, który chce zobaczyć na przykład prędkość. Pamiętam, 2 lata temu Aro do mnie dzwonił, rozentuzjazmowany bardzo znalezieniem Hopy na Świętajnie. Tak? To było Świętajna. Tak, tak, to było to słynne Hopa Tanaka, tak. Tak, słynna Hopa Tanaka, auto lecące 1,5 metra, 2 metry nad ziemią, z jakąś absurdalną prędkością, droga szerokości auto plus 15 cm z każdej strony. Dla niego i dla każdego kibica, łącznie ze mną, miejsce absolutny kosmos. No, zobaczyć coś takiego, auto lądujące ludziom na butach, magia. Z mojego punktu widzenia zawodowego, co mogę tam pokazać? Albo zaryzykuję, że mi auto przejedzie sprzęt i zrobię to z radia, wyzwalając radiowo aparat. Albo zrobię to z ręki, z jakimś beznadziejnym kadrem, bo nie będę w stanie zaryzykować i stanąć bliżej. Z tego punktu, przykład, zdjęcie za mną. Tak naprawdę samochód gdzieś tam podobno jest. Plaża Argentiera na Sardynii. Gwarantuję wam, ktokolwiek by tam pojechał, są 2 miesiące po rajdzie, nie wiem, 1,5 miesiąca po rajdzie, gwarantuję wam, że do dzisiaj by nie podniósł szczęki dzień. Miejsce absolutny top tego, co można wyobrazić sobie na odcinku. Hopy, podbicia, nawroty, wszystko 5 metrów od wody, absolutnie, absolutnie magiczne miejsce. I spotkałem się z tym, że ludzie określają
to miejsce jako taki cyrk trochę, Mickey Mouse, że tam się nic nie dzieje. A to jest prawdziwy odcinek, to nie jest pojeżdżawka gdzieś pod, pod marketem. Z drugiej strony też na przykład zdjęcie za mną, które było przed momentem, Argentyna. Odcinek kultowy El Condor. Jeden z chyba z najtrudniejszych odcinków, jakie dane było mi przejechać. Coś, jakiś kompletny absurd, bo 20 km drogi, na której przez 15 km nie możesz popełnić nawet 5-centymetrowego błędu, bo wyjmujesz koło o skałę, a kompletnie nie ma najdrobniejszego miejsca na błąd, a wszystko się kończy szóstym biegiem przy prędkości 170-160 na godzinę na 6 czy 7 zakrętach do mety lotnej. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że są rajdy ciekawe do obejrzenia, żeby zrozumieć, na czym polega ten sport. Taka będzie Finlandia, taki będzie rajd polski, gdzie patrząc na panów, którzy przekładają auto na szóstym biegu z pełną prędkością, myślisz sobie, kurde, no dobra, fizyka, swoje 8 lat nauki w podstawówce i szlak to wszystko trafił. I z drugiej strony są rajdy takie jak na przykład Sardynia, jak kiedyś była Turcja, mój ulubiony rajd, które gwarantują ci zobaczenie czegoś, co chętnie byś powiesił sobie na ścianie, ale może być to przy prędkości 20 na godzinę. W związku z tym ja zawsze, bo wiele osób mnie pyta, ponieważ sam organizuję też wyjazdy na rajdy i czasami zabieram ludzi ze sobą w różne części Europy. Zawsze zadaję pytanie, co chcesz zobaczyć? Czy chcesz zobaczyć, jak wygląda prędkość rajdówki? Czy chcesz zobaczyć miejsce, które no, urywa głowę, bo jest tak ładne. I myślę, że zaraz to, co Miko powie, potwierdzi to, że są rajdy na tyle kultowe, że trzeba je kiedyś raz w życiu pojechać. Takim jest na przykład rajd Monte Carlo, z mojego punktu widzenia. Ktoś, kto jest w stanie wygrać rajd Monte Carlo, jest Bogiem, umie wszystko, zwłaszcza na asfalcie. A z drugiej strony rajd Monte Carlo potrafi być rajdem przepotwornie nudnym. Mieliśmy takie edycje jeszcze z bazą Valence, które rajd asfaltowy, po suchym. Mało zakrętów, bo wtedy odcinki w górach Ardèche i w Drôme były po prostu nudne. A z drugiej strony są rajdy takie jak na przykład rajd polski, który wszyscy wiedzą, że jest no, flat out, od początku do końca. Średnia 130 na godzinę i ogień. W tym roku spada deszcz i się dzieją jakieś w ogóle historie nie z tej ziemi, tak? SAP Calapi temu Suninen wygrywa odcinek, jadąc, debiutując w samochodzie i mówi, że w ogóle pełen spokój w aucie, bo nie bał się zaryzykować. I są ludzie tacy jak Ożier, który popełnia 100 błędów na tym rajdzie. Także każdy rajd jest wart obejrzenia, na każdy rajd warto pojechać, nie na każdy rajd warto wrócić. To jest chyba najprostsza odpowiedź, jakiej jestem w stanie udzielić. Miko, pamiętasz pytanie? Tak. Marcin chyba czyta w moich myślach, bo jak gdyby zahaczyło mnie w tym kontekście, jak mam tutaj odpowiedzieć na to pytanie, to moim marzeniem, pomimo że jest to rajd nielubiany przez kierowców, z którymi rozmawiam, rajdowych, z większym doświadczeniem, jest wystartować w rajdzie Monte Carlo i zaprezentować się tam w dobry sposób, ponieważ moim zdaniem, jeżeli tam jesteś w stanie odczytać ten rajd właściwie i pojechać go w fajny sposób, to jesteś naprawdę prawdziwym kierowcą rajdowym, gotowym na wszystko. Sztuka improwizacji ogromna i to uważam, że sam przed sobą, patrząc w lustro, spełniłbym swoje marzenie. Jeżeli tam bym się dobrze zaprezentował, to bym był w pewnym sensie spełniony. Dobrze. Jeszcze dodam jedną rzecz. W tym roku mieszkaliśmy z Maćkiem Szczepaniakiem, który był widzem na tym rajdzie, właśnie na Monte Carlo. Rozmawiałem z nim na temat pewnej historii, którą ja znałem z zewnątrz jako kibic. On mi powiedział ze środka z auta, jak to wyglądało. Dwa lata temu, drugiego dnia bodajże, był odcinek, który przebiegał, kończył się tak naprawdę 300 metrów za domem Sebastiana Ożiera, który, umówmy się, na rajdzie Monte Carlo też już wszystko widział i wszystko umie. Robert Kubica, jak pewnie wszyscy wiemy, prowadząc auto jedną ręką, wklepał Ożierowi 4,5 sekundy na tym odcinku. Koło domu. Koło domu. Tak, to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może być.
dojeżdża na metę, patrzy na czas, nie komentując czasu nawet, mówi do Maćka, kurde, wszystko siadło, wszystko pokleiło, OS idealny, żadnego przestrzelonego hamowania, wszystkie zakręty w punkt i tak dalej. Robert, będąc na tym poziomie, na którym jest, wie, że jeżeli wszystko się poskłada w całość, no to naprawdę nie sądzę, żeby było więcej niż dwóch czy trzech kierowców, którzy byliby w stanie pojechać to szybciej. Ale w tym samym roku wystartował emeryt, który wcześniej zdobył 9 tytułów Mistrza Świata w rajdach. Po roku niesiedzenia w rajdówce pojechał ten sam OS sekundę i 0,8 szybciej niż Kubica. I Robert stwierdził, że no nie rozumie. Wszystko się udało, wszystko pojechane jak z książki i nadal brakuje. I myślę, że kwestia tego, o czym Miko powiedział, że pokazać się z dobrej strony, to przejechać można tak, jak paru gości przejechało, ale w tym roku facet, który zrobił na mnie większe wrażenie niż cała szpica, pan Astier, który jechał Ośką, Peugeotem 208 R2, pan się wbił na 17 miejsce w generalce. Dla kogoś, kto wie, z czym się to je, to jest mniej więcej tak, jakby wychodząc z pierdla zostać papieżem. No, tak to w taką najprościej można ująć. Facet nie miał prawa być w top 30. Był 17. Widziałem, jak jechał, nie wiem jak. Ja tego nie rozumiem do dzisiaj. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Miko, pytanie do ciebie. Czy miałeś już taką sytuację, że się w trakcie rajdu wyłączyłeś? W sensie instrukcje pilota swoje, ty jedziesz, automatyczne, maksymalne skupienie i po dojechaniu na metę masz taką chwilę, co kiedyś w wywiadzie Kołowczyk powiedział, że nie bardzo wiedział, jak się nazywa i jak mu podali butelkę z wodą, to nie wiedział, co z nią zrobić. Czy zdarzyło ci się coś takiego kiedyś już? Bez tej końcówki z tą wodą, bo może nie było takiej sytuacji, bo nikt mi jej nie podał, ale raz w życiu... Jeszcze. Raz w życiu na odcinku specjalnym się rzeczywiście wyłączyłem, wszystko się działo poza mną i był to najlepiej pojechany odcinek w moim życiu rajdowym. Było to OS10 drugiego dnia na rajdzie świdnickim Michałkowa, gdzie odcinek wcześniej na tych samych oponach, w tym samym ustawieniu Marcin Swobodzian pojechał 20 sekund szybciej i wiedziałem, że się jeszcze obracał. Czyli po prostu pojechałem bardzo wolno poprzedni odcinek, gdzie brakowało mi pewności, brakowało mi wszystkiego. I na ten odcinek nie chodziło mi o jakiś atak, ale chodziło mi o znalezienie czegoś innego i no i ja byłem zadowolony, jak pojechałem ten odcinek. Swoją drogą na YouTubie jest onboard z niego, także możesz sobie zobaczyć. Z tyłu miałem opony Monte Carlo, więc auto się bardzo ślizgało, bo już było praktycznie sucho, z przodu deszczówkę, bo było taki hardkorowy setup. Tył był taki latający, ale fajnie tak zachodził, ponieważ Subaru ma małą tendencję, żeby purzyć przodem, więc to się fajnie zgrało. No i gdy szedłem rajdu, wydawało mi się, że szerokie partie to będzie coś fajnego dla mnie, bo będzie to wyścigowe, a na nich sobie, że tak powiem, radzę troszkę gorzej niż na tych takich precyzyjnych, ciasnych, gdzie trzeba wiedzieć, gdzie włożyć koło i takie odcinki mi odpowiadają, co bardzo mi się podoba. Cieszę się, jak gdyby, że tak jest i to się zdarzyło raz. Ja potem na przykład tego nie powtórzyłem, na przykład na kolejnym odcinku, bądź na rajdzie Gdańska, nie udało mi się wytworzyć takiej sytuacji w głowie. Co więcej, uważam, że z perspektywy czasu, przy tak małym doświadczeniu, to jest jeszcze niebezpieczna sytuacja. Bo zaczynasz wchodzić blisko limitu, a jeszcze za mało wiem, co może mi auto zrobić i mogę sobie zrobić krzywdę, więc uważam, że docelowo taki ten tryb auto, że wszystko robimy z automatu jak gdyby, docelowo to będzie coś, w czym będę był w stanie jechać dopiero szybko. Bo jak tak myślimy o czymś innym, to nawet nie wiesz, jak szybko sekundy uciekają. Jeszcze jako rozwinięcie tego pytania i powiem wam, przed rajdem na Mistrzostwach Śląska pojechałem na pierwszy rajd i wydawało mi się, że ja to tak szybko operuję autem, że tak wam powiem. Że wsiądę, co ja tam przejeździłem tu na torze, tu tego potrafię po lotnisku. No i pierwszy odcinek mówię, pojadę tak szybko, bo to niepewne te rajdy, to trzeba trochę zwolnić. No i dojechałem do mety i na 7 km koledzy w podobnych samochodach włożyli mi 13 sekund. To jest bardzo dużo, bo to prawie 2 sekundy na kilometrze. Ja zrozumiałem, że to jest jakiś taki inny poziom prędkości.
Dlatego ciężko mi to wam wytłumaczyć, jak to się jedzie względem nawet takich, jak ktoś tam po mieście szybciej pojedzie, to jest w ogóle nieporównywalne. I ja to mówię nadal o niskim stopniu, jak gdyby, tak? Bo tak jak Marcin jeździ na rajdy WRC, to pewnie to, co powiedziałeś o Łukaszu, to takie przeskoki, jak gdyby się widzi potem. Ja tego jako ciekawostkę wam powiem, nie widzę w RSMP. W Mistrzostwach Śląska poziom był taki, że mnie zaskoczył, jak gdyby. RSMP to już jest po prostu, nazwałbym to wyższym budżetem, bo chłopaki na Śląsku naprawdę mają potencjał tam. I domyślam się, że takie przeskoki jeszcze, jeżeli będzie mi dane, to zobaczę w RC, czy może kiedyś tam w marzeniach, w jakiejś tam WRC 2, 3 czy WRC. Więc jak gdyby musi być ten tryb automatyczny, nie możemy myśleć, trzeba jechać po prostu, to się musi dziać obok nas, bo jak o tym myślimy, co robimy, to robimy to za wolno. Tak mi wychodzi w gokardach też zasadniczo, starałem się robić podświadomie. Właściciel lokalu się obudził, przyszedł w końcu, ale ma pytanie. Proszę. Nie, tak cały czas tu byłem, kręcę się. Cześć chłopaki, dzięki, że wpadliście tak przy okazji. Będzie jedno takie pytanie łączone do was o Rally Legend. Byłem w zeszłym roku, Marcin, byłeś w zeszłym roku, nie udano się w końcu spotkać, ale trochę porozmawialiśmy o tej imprezie. Jakby pytanie do Marcina o Rally Legend, co ty jakby możesz powiedzieć o tym rajdzie? I zaraz bym prosił Miko, żeby powiedział, czy ginekolog da mu auto na ten rajd. To jest to. Dobra, więc dla kogoś, kto nie wie, to jest taka impreza w San Marino, która nie ma żadnego... Ona nie zalicza się do żadnego cyklu, to jest kompletnie... Fanatycy zorganizowali imprezę dla fanatyków. Startuje w tym rajdzie kilkadziesiąt samochodów, w większości są to auta historyczne. Legendy, prawdziwe auta B-grupowe z lat minionych, jeszcze z nazwiskami swoich prawowitych kierowców. I odcinki, po których się ścigają, są wyznaczone tak naprawdę w 95% dla kibiców. Są to miejsca albo blisko centrów miast, albo w takim usytuowaniu, żeby każdy mógł dojechać, każdy mógł dążyć i obejrzeć jak najwięcej. Impreza... Ja do tej imprezy podszedłem dosyć dziwnie jak na siebie, dlatego że podszedłem do niej na tyle emocjonalnie, na ile nie podchodzę do imprez, w których jadę do pracy. Tutaj chciałem zobaczyć bardzo mocno trzy samochody tak naprawdę. Chciałem zobaczyć Gilles'a Panizziego w Peugeotie 306 w Kit Car. Udało mi się... spodziewałem się trochę więcej. Myślę, że potwierdzisz to, że nie jechał tak jak się spodziewaliśmy, że pojedzie. Chciałem zobaczyć odcinki nocne i stare samochody na nich, bo to jest jeden z moich większych koników. Ale powiem wam jedno, jeżeli ktoś, a w wypadku tego rajdu jest jeden facet, który trzyma to wszystko w kupie, w garści, jeżeli ktoś robi rajd tylko dlatego, że kocha ten sport, to taka impreza nie może nie wyjść. Z mojego punktu widzenia każdy, kto tam jedzie, czuje się doceniony. Czy to będzie kibic, czy to będzie kierowca, czy to będzie członek zespołu, mechanik jakiś. Na każdym kroku jest coś dla takiej osoby. Kierowcy mogą się porównać w autach historycznych, kierowcy mogą wystartować na legendarnych trasach, ponieważ tam kiedyś się odbywały również w części San Marino odbywały się etapy rajdu San Remo dawno temu. Tak naprawdę jest to rajd, który jest jednym wielkim piknikiem, ale z drugiej strony jest to impreza, na której, zwłaszcza myślę, że w tym roku, polecam wszystkim pojechanie, ponieważ prawdopodobnie, jeżeli wszystko dojdzie do skutku, wystartuje w tym rajdzie 15 mistrzów świata. Więc chyba będzie coś ciekawego. Jest to impreza jedyna w swoim rodzaju i tak naprawdę znajdzie na niej
coś dla siebie i osoba, która kompletnie ma gdzieś rajdy, ale chce zobaczyć fajne miejsce, bo od jeden z odcinków, ostatni odcinek rajdu wjeżdża tak naprawdę na teren zamku w San Marino, jak i osoba, która chce zobaczyć sportowe emocje, jak i ktoś, kto zna kierowców, którzy tam wystartują i ma ochotę sobie na, nie wiem, plakacie wyrwanym z gazety z lat 90. dostać autograf od byłych mistrzów świata, czy od osób zaangażowanych w ten sport. Jeszcze a propos samochodu Miko, który mam nadzieję, że się tak wydarzy, że nie będziemy go oglądali tylko na barbuce w tym samochodzie. Rally Legend jest na drugim biegunie tego, czym powinien być, czy powinna być impreza zorganizowana dla fanów. Na drugim biegunie w stosunku do warszawskiej Barbórki, gdzie jest gigantyczna napinka, zadęcie, jakbyśmy, nie wiem, organizowali Mistrzostwa Galaktyki, a tak naprawdę kibic jest tylko i wyłącznie jakimś mięsem, które przynosi portfel. I wydając na karnet na Barbórce, nie wiem, 190 zł, czy jakieś w ogóle tego typu pieniądze, 90, whatever, o 150 za dużo, uważam, że nie dostajemy nic. Na Rally Legend dostajemy wszystko, płacąc bodajże chyba 25 euro za karnet. Mega polecam, mam nadzieję, że będzie w tym roku szansa na to, żeby wystartował ktoś z Polski, bo z tego co wiem, to chyba Olchowski się szykuje z Kolinem. Mam nadzieję, że niebieskie Subaru też się wybierze. Jako ciekawostkę, którą to właśnie z Tomeczkiem, właścicielem lokalu, zobaczyliśmy, ten sezon w Rally Legend akurat będzie jak gdyby trochę pod patronatem Subaru. Subaru imprezy właśnie dwudrzwiówki z tamtych lat. Myślę, że auto Antoniego zasługuje, żeby się znaleźć w takim miejscu, bo myślę, że to by była fajna gratka dla kibiców i to jest naprawdę, uczciwie mówiąc, wartościowe auto, żeby pojechać jako jedno z wielu. Ja nie wiem, Tomaszku, jak to będzie, no. Zobaczymy, jak się życie ułoży, natomiast popracujemy nad tym. Mam nadzieję, że jeżeli będzie to możliwe, żeby to zrealizować. Ja uważam, żeby to też było w ramach treningu dobre dla mnie, w ramach przejazdu takim autem i w ramach startu w takim imprezie. To też by na pewno nie zaszkodziło. Chciałbym. Na razie tyle.